W dzisiejszym odcinku Judyta Witkowska TV rozwiązujemy problemy czysto natury wakacyjnej. Dzisiejszym pytaniem jest, jak pani poradziłaby sobie z tym, że pranie w wakacje jest takie gorące, kiedy się je prasuje. Pani prasuje, pani stuje pani koszulkę, chce pani wyjść. Ona jest taka gorąca. Co pani wtedy zrobiła? To ciężkie pytanie, ale dobrym sposobem może było użyjenie zamrażalika. Bingo, zgadza pani. Dziękujemy. Wygrała pani, 10 punktów. Wygrała pani wafel. O! Pięknie. Era. Akcja. Przepraszam, panie koniu. Przepraszam, czy konie mnie słyszą? Panie koniu, jak się panu podoba dziewczynka, która pana zaczepia? No, chce pana obmacywać. Widzę to skrępowanie. Wygląda to co najmniej podejrzanie. Czemu on ją goni? O, dobrze, nagrywa się, spoko. Cześć, to znowu ja. W dzisiejszym programie Judyta Witkowska TV odpowiadamy na trudne pytania wakacyjne. Radzimy się specjalistów w tym, jak sobie radzić. Teraz podchodzimy do pani Klaudii. Pani Klaudio, taka bardzo ważna sprawa. Gdyby była pani nad jeziorem i wpadłby pani telefon do wody, byłaby pani na pomoście i bałaby się pani zejść, bo tam są bobry. Co pani by zrobiła? Co z telefonem? Pani Klaudio. Nie, może jak zdejmiemy czapkę, to będzie lepiej słyszała. Dobra, co? A, no to właśnie odpowiadamy teraz na wakacyjne pytania. Radzimy naszym widzom, Judyta Witkowska TV. Co zrobić? Niech pani sobie wyobraź taką sytuację. Jest pani nad jeziorem, siedzi pani na pomoście, łowi rybki, opala się. To nagle w ogóle spadł pani telefon do wody. Ale boi się pani zejść, bo tam są bobry. Co zrobić? Jak wyłowić telefon? Jak sobie poradzić? Zadzwonić do ryby? Memory 5, ryba? Pani Klaudio, co wtedy? Nasi widzowie pytali. Mogę potańczyć. Nie! A czy to coś da? No. Tak? Telefony lubią tańczenie, czy ryby się boją tańczenia, czy... Pani Klaudia wymiękła, dziękujemy. Ogólnie może znajdziemy kogoś innego ciekawego jeszcze. Machnij jej tam ręką czy coś. Trzeci odcinek Judyta Witkowska TV i bardzo, ale to bardzo ważna kwestia. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na festiwal, jedziecie sobie na biwak, jedziecie sobie na kemping i rozbijacie się w wymarzonym miejscu. I wtedy połowa zwierząt dookoła was zaczyna was rzucać szyszkami. Droga pani, jak sobie poradzić z latającymi szyszkami nad głową? Kapelusz założyć. No ale jeżeli nie mam kapelusza, bo nie wziąłem, rzadko biorę kapelusz na festiwal albo nad wodę. To parasolkę. Wiesz co, sorry, bo ogólnie to chyba za nisko ci kręciłem. O, teraz... Co, parasolem?
Nie lubię parasola. Albo bierze się kolegę nad głowę. No, dobra, koleżanka by jakoś przeszła. Dzięki. Kamera, wariacja, akcja! Jadą, jadą! Świry! No, nie wierzę, co się stało, nie?